Od 2011 roku na osiedlach Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze działa jednostka samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. Radni podejmują wiele inicjatyw. Jedną z ciekawszych jest projekt do budżetu obywatelskiego na realizację kolejnego etapu budowy Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zwycięstwa przy Zespole Szkół nr 7. W tym roku po raz trzeci z tym projektem chcemy do budżetu przystąpić. Już dwa razy nam zabrakło naprawdę bardzo niewiele, żeby się w tej pierwszej finałowej dwudziestce znaleźć, także liczymy na to, że te trzecie podejście będzie nam sprzyjało. Kompleksowa realizacja projektu Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji to koszt niespełna 2 milionów złotych. Do tej pory w ramach przyznawanych przez miasto grantów powstały dwa wielofunkcyjne boiska do siatkówki, piłki nożnej, tenisa i koszykówki oraz plac zabaw. Wkrótce budowana będzie bieżnia lekkoatletyczna. Całość zamyka się w kwocie niespełna 1 100 000 złotych. Tak więc na dokończenie prac potrzebne jest około 900 tysięcy złotych. Pozostało nam ponad 800 tysięcy, niecałe 900, tak można było powiedzieć, na dokończenie tego projektu, czyli budowę jeszcze między innymi stacjonarnej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców, budowę murka z taką połówką boiska, czy to do gry w tenisa, czy w koszykówkę uliczną, mini boisko też do gry, taka część sportowo-siłowa dla dzieci starszych, amfiteatr, stoły do ping-ponga, stoły do piłkarzyków, no i cały teren jeszcze przedszkola numer 181 jest do zagospodarowania, teren bardzo duży, bo to jest około wielkości 3/4 boiska, gdzie też powstaną place zabaw, tutaj z podziałem na te dzieci takie już najmłodsze, te troszeczkę starsze i też część integracyjna dla niepełnosprawnych. Ponadto oczywiście uporządkowanie całego terenu w zieleń, w ławki, w chodniki, wymiana całego opłotowania na nowe, oświetlenie, monitoring, także to są dosyć spore koszty i dlatego jeszcze ta druga część, te niecałe 900 tysięcy, o to będziemy się właśnie do budżetu obywatelskiego starać. Osiedle Zwycięstwa jest osiedlem mniej wyposażonym w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, stąd starania nasze tutaj jednostki o budżet obywatelski. Współpraca ze spółdzielnią, z administracją w zakresie poprawy warunków tych urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest bardzo przyzwoita, powiem doskonale się realizuje w tym zakresie, ale nie wszystko możemy zrealizować z kieszeni mieszkańców. Stąd starania, aby miasto poprzez budżet obywatelski wsparło te inicjatywy i poprawiło jakość życia młodzieży, dzieci i osób starszych poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej. Z inicjatywy samorządowców oraz wsparcia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady zadowolony jest dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Marek Korbanek. Bardzo mi się to podoba i wspieram. Z tym, że moje myśli troszeczkę dalej wybiegają, bo ja myślę bardziej już w tej chwili, ponieważ te prace są dość zaawansowane, jeśli chodzi o stworzenie tutaj takiego centrum, no, dotyczą w zasadzie organizacji zajęć, utrzymania tego obiektu. To są te sprawy, które no niestety spadają na mnie i są trudne, bo to jest potężna powierzchnia, prawie 5000 metrów kwadratowych utrzymania w czystości, tak żeby to było dostępne dla wszystkich oraz bezpieczne. No i sprawa taka, że no nie wyobrażam sobie, żeby ten obiekt stał pusty, czy odbywały się tylko na nim zajęcia, na zasadzie dzieci przychodzą i coś tutaj, prawda, po południu sobie same robią. No marzy mi się, żeby przy okazji bieżni powstał jakiś u nas tutaj taki klub lekkoatletyczny, oparty, nie wiem na jakiej zasadzie jeszcze tutaj, jeśli chodzi o finansowanie, czy pracę z dziećmi i dorosłymi, bo przecież to będzie ogólnodostępny obiekt, ale ze względu na to, że no niewiele jest dzielnic, które będą miały w ogóle tak ogólnodostępny obiekt z tak wspaniałą sprawą jak bieżnia lekkoatletyczna. Ja jestem zapalonym też sportowcem, byłym i aktualnie jakoś tam uprawiającym sport. Dlatego no wiem, że każdy taki ładny obiekt, dobrze utrzymany, no zachęca do tego ruchu, no i staje się to dużo przyjemniejsze i łatwiej namówić dorosłych do tego,
żeby, prawda, ruszali się. No taki cel nam przyświeca, żeby się to przydało bardzo szkole i bardzo tym wszystkim, którzy tutaj mieszkają w pobliżu. Właśnie, to jest bardzo fajna sprawa, że teren szkolny jest terenem ogólnie dostępnym. Jest różnica pomiędzy terenami, które są na przykład boiska Orlik, które są dozorowane. Niemniej jednak dozor tutaj będzie też docelowo, ale ogólnie dostępny. Stąd właśnie starania nas, żeby miasto ten budżet dofinansowało. Wygrana w budżecie obywatelskim pozwoliłaby na kompleksową realizację inwestycji już w 2015 roku.